Tykająca bomba, na dnie Bałtyku. Alarmujący raportnik: niebezpieczne wraki na dnie Bałtyku. Krytyczny raportnik. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, administracja morska oraz ochrony środowiska nie rozpoznaje zagrożeń, ale też nie szacuje ryzyka związanego z zaleganiem na dnie Morza Bałtyckiego wraków oraz broni chemicznej z czasów II wojny światowej. Wyniki kontroli NIK, przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego, przedstawiono we wtorek 17 listopada, podczas obrad Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kontrola NIK została przeprowadzona w dniach 10 czerwca-1 sierpnia 2019 rok, a obejmowała lata 2016-19. Przeprowadzono ją w Ministerstwach Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Środowiska, Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Urzędach Morskich Gdyni, Słupsku i Szczecinie. Inspektorzy NIK sprawdzali także Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa oraz Urzędy Wojewódzkie, Pomorski, Zachodniopomorski oraz Warmińsko-Mazurski. Postępująca korozja wraków. Podjęliśmy tę kontrolę, ponieważ wskutek postępującej korozji wraków i amunicji chemicznej, a także zwiększającego się wykorzystania DNA Morza Bałtyckiego, wzrasta ryzyko uwolnienia materiałów niebezpiecznych, powiedziała dyrektor delegatury NIK w Gdańsku Ewa Jasiurska-Kluczek. Z analizy przedkontrolnej wynika, że w polskim obszarze morskim spoczywa ponad 400 wraków, w tym ok. 100 w samej Zatoce Gdańskiej. Brak kompleksowej inwentaryzacji i przede wszystkim stwierdzono brak inwentaryzacji DNA morskiego, to znaczy nie prowadzono rozpoznania miejsc, ilości, rodzaju oraz stanu materiałów niebezpiecznych za wyjątkiem obszarów torów wodnych, kotwicowisk i miejsc, w których prowadzono inwestycje. Nie opracowano też metodyki szacowania ryzyka związanego ze skażeniem z tego powodu środowiska morskiego, podała Jasiurska-Kluczek. Jako przykłady szczególnie groźnych wraków dyrektor wymieniła niemieckie statki Stuttgart oraz Franken. Ten pierwszy to jednostka Kriegsmarine, statek szpitalny o długości 171 m, zatopiony w październiku 1943 roku, zalegający na dnie Zatoki Puckiej. Z kolei Franken to transportowiec dla wojska o długości 179 m, zatopiony 8 kwietnia 1945 rok, a wcześniej zbombardowany. Wrak Stuttgart Jasiurska-Kluczek poinformowała, że Instytut Morski im w Gdańsku w swoich raportach od 2001 rok podawał, że najbardziej skażone jest środowisko DNA morskiego w otoczeniu wraku Stuttgart. Według raportu z 2016 rok Instytutu Morskiego, w otoczeniu tego wraku powiększa się plama oleju o przybliżonej powierzchni 41,5 hektarów. Rok wcześniej raport Instytutu mówił, że w stan tamtejszego środowiska odpowiada statusowi lokalnej katastrofy ekologicznej, ponieważ wokół wraku wytworzyła się strefa, w której zanikły wszelkie formy życia. Mówiła szefowa gdańskiego NIK. Im wskazał, że najlepszą metodą niwelowania zagrożenia, jakie powoduje Stuttgart, byłoby zasypywanie wraku i osadu na skażonym terenie. Wrak Franken. W przypadku Frankena, w jego niezbombardowanej części, według raportu współautorstwa IM, może znajdować się wciąż ok. 3000 ton oleju napędowego, który wraz z postępującą korozją wraku może przedostać się do wody. Statek spoczywa kilka mil morskich na południowy wschód od Półwyspu Helskiego. Według NIK, ministrowie odpowiedzialni za gospodarkę morską i ochronę środowiska nie podjęli działań rekomendowanych w raportach Instytutu Morskiego, mimo tego, że jest to placówka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez ministra gospodarki morskiej. Kontrola wykazała, że zarówno administracja morska, jak i administracja ochrony środowiska nie tylko nie rozpoznaje zagrożeń, nie szacowały ryzyka związanego z materiałami niebezpiecznymi, ale i nie przeciwdziałały skutecznie konkretnym i zlokalizowanym zagrożeniom powodowanym przez wraki z paliwem i bronią chemiczną. Nie wystąpiono do państw i bander statków zatopionych w polskich obszarach morskich o pokrycie kosztów usunięcia wraków lub o inną pomoc w usunięciu zanieczyszczeń. Nie podejmowano również działań w celu uzyskania od innych państw informacji o miejscach,
ilości i rodzaju broni chemicznej zatopionej w polskich obszarach morskich, mówiła Jasiurska-Kluczek. NIK sporządził 23 wnioski pokontrolne, z których ponad połowa została już zrealizowana. Ważna decyzja premiera. Jako ważną decyzję w tym zakresie Jasiurska-Kluczek wymieniła zarządzenie premiera z 25 września 2020 roku o powołaniu międzyresortowego zespołu do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich materiałów niebezpiecznych. W skład tego zespołu weszli przedstawiciele wszystkich instytucji kontrolowanych przez NIK, z wyjątkiem wojewody warmińsko-mazurskiego.